Te wakacje miały wyglądać całkowicie inaczej, a później w ogóle miało ich nie być. Zanim obejrzysz ten film jednak i dowiesz się, jak to było, proszę Cię o zasubskrybowanie naszego kanału oraz polubienie tego filmiku, jeśli będzie Ci się podobał. Możesz też napisać coś w komentarzach. Otóż naszym Mercedesem W123 wyruszyliśmy na Mazury. Porządkowo jednak mieliśmy jechać do Włoch. Plany pokrzyżował wypadek, który miałem w grudniu. Stwierdziliśmy, że nie będziemy wydawać pieniędzy na wakacje i nigdzie nie pojedziemy. Potem ogłoszono na świecie epidemię. Stwierdziliśmy, no to nic nie straciliśmy i tak będziemy siedzieć w domu. Jednak później stwierdziliśmy, że gdzieś pojedziemy. Nie ma sensu marnować życia. Pojechaliśmy na Mazury, bo nigdy tam nie byłem. Mieliśmy siedzieć na Mazurach pod namiotami. Jednak byliśmy na Mazurach 4 dni, a później wyruszyliśmy na południe i podróżowaliśmy po Polsce. To były jedne z najciekawszych wakacji naszego życia. Jeśli chcesz zobaczyć naszą podróż, to zapraszamy Cię do oglądania naszych filmików, które będą pojawiać się w soboty co tydzień. Jesteśmy na 140 km trasy pomiędzy Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim i już po 2 godzinach zatrzymaliśmy się na postój przy stacji Lotos. Na razie wszystko przebiega bez zakłóceń. Spotkał nas mały deszcz niespodziewanie. Pogoda jest idealna na podróż, nie za ciepło, nie za zimno. Jedziemy dalej. Przejechaliśmy 352 km. Na razie z przewidywaniami, zgodnie z przewidywaniami, auto bez zarzutu się zachowuje. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że omijamy autostrady, a to dlatego, że ta beczka z 2-litrowym dieslem nie rozwija nawet prędkości autostradowych. Mówiłem już w pierwszym filmie, że to auto maksymalnie może jechać 125 km na godzinę, więc bez sensu jest się pchać na autostradę. Według map autostradą jest godzinę krócej, ale mapa liczy GPS przy rozwinięciu maksymalnej prędkości. Gdybyśmy jechali 125, to pewnie by się wyrównało, a być może nawet bylibyśmy do tyłu. Ale nawet gdybyśmy jechali autostradą, to nie moglibyśmy cały czas jechać te 125 na godzinę, bo auto by się męczyło. To byłoby bardzo niewygodne dla tego auta. Już kiedyś jechaliśmy z Zamościa te 125 na godzinę, 120-125 i naprawdę pod górkę już nie dało rady. Ta prędkość maleje, temperatura cieczy chłodzącej rośnie, więc to nie może tak być. Jechalibyśmy pewnie ze 100 km na godzinę, a tu bocznymi drogami nie ma dużego ruchu dzisiaj. Maksymalną prędkość, jaką rozwinęliśmy, no to było 100 km na godzinę. Ja myślałem, że pojedziemy więcej takimi drogami szybkiego ruchu, ale jedziemy dużo wsiami, dużo takimi miasteczkami, więc i tak nie ma gdzie nadgonić. Idealne dla tego auta, dla długodystansowca. Jesteśmy 106 km od celu, 471 km już pokonaliśmy i zawsze człowiek się boi, jak takim autem 40-letnim jedzie, ale jechaliśmy już autem 29-letnim, no wówczas miało trochę mniej, bo to rok temu do Chorwacji Szkodą Faworyt i 2 lata temu do Kołobrzegu i auto dojechało, chociaż do Chorwacji były małe problemy, więc 11 lat starszym autem licząc na dziś, też dojedziemy. Jeszcze tylko te 100 km. Po prostu to nie tyle zależy od dystansu niekiedy, tylko od pecha. No. Kiedyś hamulec mi się zepsuł na przeglądzie, a kolejny hamulec w tym aucie zepsuł mi się kilka kilometrów od domu. Teraz na szczęście wszystko jest dobrze i jedziemy 100 km przed nami. I mam nadzieję, że dotrzemy według planów za chwilę na Mazury.
pierwszym wejściu mówiłem, że strach jest jechać starymi autami. No, ludzie tak sądzą, że stare auto to może nie dojechać, bo się zepsuje. Oczywiście przez to, że są jakieś stare części, to statystycznie pewnie części psują się stare auta. Ale przecież nowe auta też się psują, takie kilkuletnie. I tam, jak coś się zepsuje, może wręcz dojść do unieruchomienia samochodu. Wyskoczy błąd i komputer przyblokuje start auta. Tu jak coś się zepsuje, klupnie się młotkiem, coś się podwiąże, coś się zaklei i jedziemy dalej. Więc w pewnym sensie lepiej jest podróżować starszymi autami, jeśli chodzi o usterki. Wygląda na to, że dotarliśmy, dlatego że do kempingu zostało nam 2 km, pokonaliśmy już 588, a znajdujemy się już na terenie gminy Mikołajki, choć w samym mieście jeszcze nie. Pierwszy raz tym autem zrobiliśmy tak długą trasę w jeden dzień. Wcześniej była to trasa z Zamościa do Łazisk Górnych, gdy ściągaliśmy to auto, gdy kupowaliśmy to auto, to była najdłuższa trasa. Dzisiaj pobiliśmy tą trasę i ustanowiliśmy rekord 590 km, bo jak dojedziemy, to właśnie tyle będzie. 590 km tym samochodem w naszym posiadaniu. Tak to wygląda. Oglądajcie następne odcinki. Polubcie, jeśli Wam się podobało. Napiszcie jakiś komentarz. I do zobaczenia. Cześć!